Tak więc witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetrząsanie siana przetrząsaczem, którego nie tak dawno zakupiłem za jakieś 1000 zł około, tak można powiedzieć. Coś Władimirze sobie z tym przetrząsaczem tak średnio chce radzić. No ale nie wiem czemu tak, czy on jest za słaby przed tym tego przetrząsacza. No może i jest trochę za słaby tego przetrząsacza, ale znalazłem na Aliexie taką atrakcyjną cenę, że po prostu musiałem kupić ten przetrząsacz. Ponieważ on fajnie działa, wszystko chodzi pięknie w nim, w tym przetrząsaczu. Nie ma po prostu żadnych wad, więc dlatego go też kupiłem. Z tego powodu właśnie. Jak widzicie, ładnie przetrząsa. Za niedługo to pole będzie całkowicie zrobione, bo to tylko chwila czasu jest zrobione, bo tam przetrząsać jest taki wydajny, że naprawdę no bardzo szybko można im po prostu przetrząsnąć całe pole. W dodatku, że mam taki maluteńki kawałeczek, to jeszcze szybciej robota pójdzie pewnie. A że tutaj takie górki są, zapewne dlatego ma tak ciężko pod górę iść. To wszystko jest możliwe. No ale jakoś idzie. I też za niedługo planuję kupić opryskiwacz, ponieważ też znalazłem jakiś taki w dobrej ofercie opryskiwacz, w cenie też chyba tak gdzieś tak za 2000 może. Coś może go sobie kupić, jak na razie mamy 200 zł na koncie, to nie będę wydawał tych pieniędzy. Tylko pożyczę od sąsiada tą Sipmę. Choć jeszcze muszę z gabiarką sobie kupić, na to będę musiał pożyczyć jednego. Takiego tam znajomego. Pieniążków, potem mu je oddam, jak zarobię. No i będziemy mieli zgrabiareczkę. I zgrabimy sobie tą słomę. Co ja mam z tą słomą? Musimy zrobić tam słomę i to siano. Zobaczymy w ogóle, ile z tych kawałków dokładnie jest tego wszystkiego, ile litrów będzie, ile kostek, bo to wszystko jest do zobaczenia. No jak na razie najważniejsze jest to, żeby to zebrać, a później będziemy dopiero się zastanawiali, co dalej z tym robić. No i tak, mam chyba jeszcze z tego, co tam ludzie do mnie dzwonili, żebym im pojechał na żniwa trochę pokosić, ale jeszcze musimy przyczepę rozładować. No to pojadę im najwyżej na usługi, tym bizonem pokosić trochę, no. Może trochę uda się pieniążków na tym zarobić, na tych usługach. No to o, na usługach to widzowie jak najbardziej pojedzie na usługi. Trochę pieniążków zarobić, może nie będę pożyczał jednak tych pieniędzy, tylko po prostu z zarobionych pieniędzy za usługi kupimy właśnie zgabiareczkę i będzie super. Dzięki temu będziemy się rozwijali, bo dzięki usługom właśnie biznes będzie rósł. Może za niedługo jakąś uda nam się w okazyjnej cenie znaleźć tą 30. Ją kupimy już 60. Wszystko zależy od ceny. Ale najważniejsze jest to, żeby może... Nie wiem, czy tą Sipmę będziemy jednak kupowali, bo ona jest... Skoro sąsiad nam pożyczy ją za jakieś tam drobne, ale może i za darmo nam pożyczy tą Sipmę. No bo... No wiecie, widzowie, no. Należałoby sąsiadowi się odwdzięczyć za to, że nam pożyczył tą Sipmę. Nie wiem, robiąc, dając mu na przykład, nie wiem, na przykład kosząc mu z
może zresztą to już to jest trochę za drogie, żebym tak powiedział. Jak na takie coś. To może lepiej by mu dać trochę pieniążków. Zatem zobaczymy, jak to będzie. Wszystko. I przed nami ostatni przejazd. Chociaż wiecie co, wezmę jeszcze tutaj trochę przetrząsnę, bo to jeszcze trochę nie przetrząsnęło to. Ale już jest przetrząśnięte. Dobra. Super. Tak więc przetrząsanie uważam za zakończone. Jadę gdzieś odczepić ten przetrząsacz. Jak na razie to może niech pod tą wiatą stoi. Zresztą też mój Władymilec będzie stał. No dobra, niech tutaj będzie stał jak na razie ten przetrząsacz. Ojej, ale tej szybą wjechałem. Dobra, tutaj go odczepimy. Władymilca tutaj też zgasimy w sumie sobie. I tak, zobaczę. Wejdźmy na chwilę na komputer, zalogujmy się. W sumie to ja mam na komputerze, na telefonie to pokazuję. Nie na komputerze, co ja w ogóle gadam. Mamy tak, zbiór plonów za 801 pole numer 12, a najbliżej nas są pola numer 42, 41. To tam by się przydało pojechać, no to znajdźmy 40. Może 40 też będzie, 34, 26, 12, 34. 34 jest tam. To powiem wam, że słabo. Słabo trochę. Że nie mamy tutaj zbyt jak na usługi pojechać. Ale mamy tutaj jakąś usługę orki na polu numer 42. No to 42 jest tutaj. Ale czemu to mamy orać? Przecież to jest zboże tam rośnie. Ja to mogę pokazać. Widzowie, to jest moje sąsiednie pole, jest napisane wymaga zaorania. Ale chodźcie widzowie. Ja wam to zaprezentuję, że na nim rośnie sobie pszenica. Patrzcie. Znaczy rośnie, no pszenica, dokładnie. I to każą mi zaorać, to chyba jest jakieś nienormalne. Ale dobra, skoro chcą, widzowie, to przyjmujemy ten kontrakt. Orka 700, za 700 zł przyjmuję orkę. Bierzemy Władymilca i Pug. Wsiadamy sobie do naszego Władka. Dobra, i jedziemy po Pug. Dokładnie tak. To pole, wydaje mi się, jakby... Kurde. Wydaje mi się trochę jakby za dużo, trochę jak za 700. To tak wybuja ten Władymilca na tych zakrętach tutaj przy podwórku, ja tego nie rozumiem. Dobra. Jedziemy orać to pole. Miałem załatwić Wolkowanie pszenicy. No ale oczywiście ja się wziąłem za co innego. Czyli w tym momencie wziąłem się za... No to tam trzeba pojechać na początek. Chyba pojedziemy sobie tutaj orać. Przeoramy ten kawałeczek i będzie dobrze. Jak na razie tak musimy orać, bo inaczej się nie da, dopóki nie przyjedziemy tego kawałeczka. Już może i dobrze orą. Na pewno dobrze orą teraz.
Dziwne, że ktoś nie zebrał zboża i chce ta, i chce, żeby to mu przeorać na usługę. To zaś dziwne dla mnie, że ktoś takie dziwne rzeczy odwala, a potem wzywa kogoś na usługi. Nie ma swoich maszyn, jak zasiał, to musi wezwać kogoś, żeby mu to przeorał. To po to ludzie sieją, żeby... Nie, to jest nienormalne. Po to ludzie sieją, żeby to zboże potem usychało i trzeba było je przeorać. Nienormalne. Jak to zboże usycha, to jest strata wielka na tym zbożu. Jeszcze marnują tylko ziarno. Aby ktoś inny to lepiej wykorzystał, to nie marnują oczywiście. Bo inaczej to by nie wiem co było, gdyby tego nie zmarnowali. Co za ludzie. Orka pełną parą idzie. Jak widzicie sami. Tak pięknie nam ora ten pług, że naprawdę. Jest aż niemożliwe jak to ora. Robimy tutaj nawrotkę. I lecimy dalej sobie z tym. Nie wiem dokładnie ile czasu nam to zajmie, ta orka. No ale na pewno trochę nam to potrwa, bo orki to wiadomo, że trochę trwają. Trochę długo nawet trwają. Ponieważ to jest orka. I ona musi trwać swoje. I tak jestem zadowolony, że wziąłem to zlecenie, bo zarobię na tym sobie. Też sobie trochę dla przyjemności pooram, bo nie miałem jeszcze okazji orać Władimilca, a skoro już go posiadam, to dobrze by było się trochę nim pobawić z tego względu, że jak przyjdzie zima, nie będzie co robić w polu. Tylko siedzieć w domu trzeba będzie. To wolałbym sobie teraz właśnie coś porobić, niż zimą siedzieć w polu i się nudzić. Znaczy, zimą siedzieć w polu. Zimą siedzieć w domu i się nudzić, no. No, powiedziałbym, że tak słabo trochę idzie ta orka. No ale ważne, że coś idzie jakoś. Najważniejsze, że to jakoś idzie. No ta skrzynia Władimir mnie trochę denerwuje. Nie, że ona jest jakaś taka dziwna w obsłudze. Nie wiem jak wam się, jeżeli ktoś ma Władimirca, to może napisać w komentarzu.